meczu 27. kolejki trzeciej Ligi Grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej piłkarze wągrowieckiej Nielby wygrali u siebie z Piastem Kobylin 3-0. Nielbiści od początku spotkania starali się narzucić drużynie przyjednej swój styl gry. W pierwszej minucie na bramkę Krzysztofa Banaszaka ruszył Błażej Nowak. Golkiper Piasta zdołał jednak wybronić ten strzał. Dobijać próbował Jakub Mrozik, niestety również nieskutecznie. W tej sytuacji okazję do oddania strzału znalazł również Adrian Pietrowski. Ostatecznie piłka trafiła w boczną siatkę. Pierwszą groźną akcję w tym spotkaniu drużyna gości stworzyła w 14. minucie. Z lewej strony na bramkę Michała Pytkowskiego ruszył Jakub Borowczyk, który dograł piłkę do znajdującego się w środku Macieja Tomkowiaka. Ostatecznie futbolówka znalazła się pod nogami Pawła Frąckowiaka, który w bardzo precyzyjny sposób zdołał ominąć wągrowieckich stoperów i oddać strzał na bramkę. Na szczęście dla żółto-czarnych piłka minęła się z lewym słupkiem. Po upływie 20 minut stały fragment gry wykonywał Borowczyk. Niewiele brakowało, by goście wyszli na prowadzenie. Piłka przeszła przez mur i znalazła się pod nogami Marcina Kurzawy, który na szczęście dla Nielbistów trafił w prawy słupek. Nielbiści wyszli na prowadzenie w 29. minucie. Rzut rożny wykonywał Goliński, który zagrał piłkę przed pole karne. Futbolówka minęła Karola Gregorka i ostatecznie znalazła się pod nogami Jakuba Mrozika. Kuba oddał celny strzał z dystansu, pokonując tym samym Banaszaka. Po przerwie w 51. minucie żółto-czarni podwyższyli na 2-0. Z lewej strony bramki strzał oddał Goliński. Michał Sztok, asekurujący w tej sytuacji Banaszaka, niefortunnie zdobył gola na konto Nielby. Goście z Kobylina nie potrafili sforsować wągrowieckiej defensywy. Nasi piłkarze kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń. W doliczonym czasie gry rywali dobił Paweł Nawrocki, wykańczając podanie od Jana Wiśniewskiego. Na pomeczowej konferencji prasowej głos zabrał trener Piasta Marcin Kałuża. Ale też rzeczywiście muszę pochwalić swoich chłopaków za ambitną grę i w takim składzie, jakim jesteśmy personalnym, zostawili zdrowie na wojsku i też pokazali, że zależy im na to, żeby grać do końca i walczyć o jak najlepszy rezultat. Powiem tak, szczerze przyznam, że się obawiam tego meczu, bo zespół z Kobylina jest pełny w strefie spadkowej, jest spadkowy, ale z takimi przeciwnikami się gra najgorzej. I tak łatwo wcale dzisiaj nie było. Mimo to, że wygraliśmy 3-0, to zgodzę się z trenerem gości, że chłopaki z Kobylina zostawili kupę zdrowia. Ja się cieszę po prostu, że ten poziom motywacji i ambicji jest zarówno gramy z liderem i z tymi zespołami teoretycznie niżej notowanymi. Także cały szacunek i gratulacje dla moich zawodników. Jest taki fajny akcent na Dzień Matki dla każdego z zawodników. Można spokojnie świętować. To ważne święto, dziękuję. Okay. Dziękuję. Bardzo twarde warunki. Mieli też dobrą sytuację. W pierwszej połowie zdaje się słupek po rzucie wolnym i jeszcze jedną po prostu padaj piłce. No ale takie mecze też trzeba wygrywać. Zespół gadał charakter, bo w ciężkich chwilach potrafi jednak się zmobilizować i wygrać ciężki mecz. Dzisiaj wszedłeś na 5 minut i udało ci się zdobyć tą bramkę, pierwszą w tej rundzie. No tak, udało się. Dzięki Jankowi Wiśniewskiemu, który doskonale miał służył podanie. No ale cieszy brameczka i mam nadzieję, że tych bramek będzie więcej. No w sumie tak, bo
Na początku mieliśmy kilka okazji, których nie wykorzystaliśmy, a oni też mieli swoje, na przykład ten strzał super po rykoszecie. Więc to nie była tak oczywista sprawa, to zwycięstwo. Na początku. No, takie chociaż w sumie później już nasza przewaga była coraz większa i udokumentowaliśmy to trzema bramkami.